katastrofalna sytuacja w stoczni marynarki wojennej w Gdyni. Jaki jest stan naszej armii, to nie muszę chyba tutaj przypominać, z czym się to wiąże. Wiemy o tym, że od wielu, wielu lat jest budowany w stoczni marynarki wojennej korweta, jest budowana korweta Gawron, która na ten moment jest niedokończona, na ten moment ona po prostu stoi. Są zamontowane silniki, które za chwilę mogą utracić gwarancję i tak naprawdę nie wiadomo, co się w tej stoczni dzieje. Cały czas mówimy o restrukturyzacji, cały czas mówimy o zwolnieniach, a tak naprawdę bez pieniędzy na pewno tej stoczni uratować się nie da. Myśmy złożyli tutaj z posłami kolejną interpelację, dostaliśmy dosyć długą odpowiedź dotyczącą stoczni marynarki wojennej, a tak naprawdę żadnych tutaj konkretów nie ma. Ja myślę, że poseł Andrzej Jaworski dokończy tą myśl. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o stocznię marynarki wojennej, to sytuacja jest kuriozalna. Mamy do czynienia z sytuacją taką, że z jednej strony zarząd stoczni chwali się, że są zamówienia, że są podpisane kontrakty także z partnerami zagranicznymi. Z drugiej strony polski rząd informuje o tym, że są olbrzymie środki, kilkaset milionów złotych, które będą mogły być wydane w bardzo szybkim czasie na potrzeby polskiej armii, a stocznia, która powinna w tej chwili pracować pełną parą, która powinna się przygotować chociażby do tych kontraktów, o których chwali się zarząd, prowadzi kolejne zwolnienia, kolejną tak zwaną restrukturyzację pracowniczą, która obniża jej możliwości wykonania tych prac. W związku z tym po raz kolejny będziemy zadawać pytania i będziemy bardzo mocno tego pilnować, aby nie doszło do zlikwidowania ostatniej właściwie stoczni produkcyjnej na terenie Gdyni tylko dlatego, że jest bardzo duża ignorancja rządu i osób za to odpowiedzialnych. Nie może być tak, że rząd przygotowuje się, krótko mówiąc, do tego, aby te miliony dolarów były przeznaczone na budowę czy na potrzeby polskiej armii w stoczniach zagranicznych, bo do tego to będzie zmierzało, jeżeli stocznia marynarki wojennej za chwilę tak naprawdę upadnie. A upaść można w różny sposób, albo taki, jak to zrobiono ze stoczniami w Szczecinie i w Gdyni, albo w taki, jaki jest prowadzona bardzo dziwna, nieodpowiedzialna polityka w stoczni marynarki wojennej. I tutaj dlatego też apelujemy i do Państwa jako dziennikarzy o nagłaśnianie tej sprawy, bo wydaje się, że ta gra na czas za chwilę po prostu zakończy się tym, że stoczni tej może w pewnym momencie już nie być i nieważne, że zapotrzebowanie na jej produkcję, na jej usługi jest, skoro są takie, a nie inne decyzje rządu. Apeluję do rządzących o rozwagę, bo przecież mamy marynarkę wojenną, sama nazwa mówi, co to jest marynarka wojenna. Chcielibyśmy, aby oni zrozumieli, że to Polacy właśnie powinni budować, wyposażać te statki, a nie inny kraj, bo przecież my mamy być krajem, który nasz przemysł stoczniowy, a szczególnie tutaj dzisiaj istniejąca marynarka wojenna, powinna być naszym wzorem, bo przecież tam pracują pracownicy, którzy gdyby doszło do katastrofy, do kolejnej redukcji pracowników, a już były tych redukcji więcej jak jedna, to po prostu pytanie, kto będzie to robił? A my mamy się zabezpieczyć, to Polacy mają przygotowywać nam okręty, to Polacy mają przygotowywać nam działa, żebyśmy byli bezpieczni i żeby bezpiecznie mogli przebrnąć przez tą fazę, która dzisiaj nas czeka. Mówią o kryzysie, który, drodzy Państwo, tak naprawdę go nie ma. Tylko tu jest dobra wola. Więcej zleceń na remonty dla polskiej stoczni, w tej chwili dla marynarki wojennej, która akurat ten problem dzisiaj przeżywa kolejny raz. A zawsze to dotyczy zwolnienia pracowników. I my się temu dziwimy. Przecież ci ludzie nie są winni. To są bardzo dobry fachowcy. Żeby oni tą pracę dziś utracili, do czego niektórzy mówią, zmierzają,
to po prostu tego się nie da odbudować. Ale mamy nadzieję, że rozsądek zwycięży. Jeszcze raz w tej chwili apelujemy do wszystkich, aby pomóc rozwiązaniu tej sytuacji w stoczni bez zwolnienia dodatkowych setek pracowników.